to początek końca. Uśpiony zwiastun zapaści wierci się w księżycowym grobie. Niegdyś wypędziliśmy koszmary, lecz nowa groza budzi je ze snu. Kalus. Cesarz kombinatu, zdradzony przez własną córkę i skazany na wygnanie. Opętany przez głos, który woła do niego z głębi ciemności. Lecz my nie przestraszymy się koszmarów. Zrobimy to, co strażnicy czynili zawsze. Powstaniemy przeciwko wrogowi. Z odwagą zmierzymy się z najgłębszymi lękami. Misja zwiadowcza Straży Midas w toku. Wygnany cesarz Kalus zacumował swój statek blisko Księżyca. Flota Kajatl kontroluje perymetr. Eris Morn, ekspertka i agentka na Księżycu, będzie nadzorować misję. Lewiatan zaraz po swoim przybyciu wyemitował nieregularny sygnał. Wzięliśmy to za zakłócenie nadajników. Ale wtedy piramida odpowiedziała. Myślę, że nawiązano kontakt. Masz to potwierdzić i ocenić zagrożenie. Kalusa marnieje, a jego lojaliści porzucili posterunki. Ikora wspominała już o narośli grzybni, mówiąc o wraku krążownika kombinatu. Lajkona Volatusa. To nie wróży dobrze. Tak nie może być. Fantomy? Dziwne, że opuściły Księżyc. Są tworzone przez księżycową piramidę. To zbudzona trauma, blizny wydobyte z ruin. Opanowały cały statek? Więcej fantomów gromadzą się. Stopione z kręgosłupem i czaszką stymulują aktywność mózgu. To niby wieczność, żywiąca się myślokształtem. Na Księżycu resztki światła przyciągały zarówno fantomy, jak i koszmary, załamując się w groźne projekcje strachu i wątpliwości.
odejść. Światłodzierżcy. Znam takie jak wy. Szukajcie zapomnienia. Może to pułapka? Nie. Idź za tropem. Ale działaj ostrożnie. Koszmary wykorzystują słabość celu. Nie nawiązują kontaktu przypadkiem. Nie sądzę, by to był koszmar strażnika. Schowaj broń! Kombinat emanuje złą energią. Kryj się! Chodź i zobacz. Zarodniki myślokształtu otwierają świadomość na ciemność przez barierę grzechu. Gdy to zobaczysz, poczujesz, co należy zrobić. Prowadzą do tronu Kalusa. Czujniki w okopie wykryły rezonans piramidy. Prowadzi nas do Kalusa. Jeden z wynalazków Kalusa. Pora stąd iść. Trzymaj się. Wyciągnę cię.